Co jest pani szczęśliwym człowiekiem? Łatwe pytanie, miłe. Szczęśliwym. Tak? Oczywiście. Swoje lata przeżyłam. Niczym się pani nie przejmuje? No, trochę się przejmuję Ukrainą. No, tak. A śledzi pani telewizor non stop, 24 na dobę? Tak, inne Amerytki? Śledzę, ale nie non stop, bo... Można zwariować. Pan 24 śledzę. A te inne stacje nie, tak? Ja raczej nie. Mi się wydaje, że tam najwięcej prawdy. Co zrobić, żeby tak się trzymać jak pani w tym wieku? Trzeba mieć dobre samopoczucie. Pani zawsze uśmiechnięta? No nie zawsze, ale... Ale no dzisiaj była pani uśmiechnięta. No. Co zrobić, żeby być uśmiechniętym? Co zrobić? Jaka recepta jest na szczęście? No, na dobre samopoczucie. Jaka? No... ja sama sobie otuchy dodaję. No niby jestem niby sama, samotna, ale to nie jest ten powód, żeby być nieszczęśliwym. Czyli mimo, że pani jest samotna, pani stara się być pozytywna? Oczywiście, że tak. Nie widzi pani żadnych... Nie. To super, chyba. Nie. No to wiadomo, że człowiek w tym wieku to i choruje, i to i tamto, no ale... Starcza pani na wszystko, tak mniej więcej da się wyżyć jakoś... Tak. Starcza. Rozumiem. A sport jakiś, dieta jest? Nie, ja w tym wieku już nie... Nie, no chodzi mi spacery, jakieś takie kiki czy coś w tym stylu, w ten sposób. Pieskiem, tak, no. Także... Czyli no, pieska pani ma? Mam. Jak się nazywa? Jak się wabi? Tina. Ile już ma lat? O, 17. Już jest staruszka. O, staruszka, to już no. Nie choruje nic? No już zaczyna chorować. No w tym wieku to już... No, no, ale... Nie myślała pani, żeby kolejne kupić pieski albo kotki? Nie, za dużo by było? Nie w tym wieku, bo żeby potem nie były, jak to się mówi, no, jak to powiedzieć, ja umrę, a pies zostanie i potem będzie miał znowu traumę, nie. Czego pani żałuje w swoim życiu? Co by pani cofnęła? Jakby pani mogła od nowa coś zmienić w swoim życiu? W młodzieńczych latach na pewno coś pani zrobiła złego. No na pewno bym cofnęła, na pewno. Ale co? Każdy jest ciekawy, co? Co bym cofnęła? No nie, może pracę jakąś pani by na inną? Miałam, nie. W czym pani gdzie pani pracowała? Jaka branża? W szpitalu. Plusy i minusy tej pracy. Zadowolona pani była? Bardzo. Tak? Bardzo. Pacjenci nie dokuczali pani? Nie. Wszystko? Lubieli tak? Mnie. A no nie dziwię się, no. Lubieli mnie. A pani, czy pani nie narzekała z tej pracy? Nie. Nie było żadnych minusów? Nie, bardzo lubiłam tą pracę. To była, bo byłam... Czyli pani by dalej w niej nie została, pani mogła, by pani tak, miała 20 lat, to by pani chciała być. Tak, oczywiście, że tak, bo to dla mnie, ja byłam, miałam kilka innych pracy na kopalni, tu i tu, ale to była dla mnie praca do końca. Dobrze, na koniec, czego pani mogę życzyć jeszcze? No zdrowia. To dobrze, to dużo zdrowia. Dziękuję. Super się rozmawiało, do widzenia. Dziękuję. Pytanie? Łatwe pytanie, niepolityczne. Czy jest pan szczęśliwym człowiekiem? Pewnie. Tak? Ale jest minutka. Nie. Dobra, co powoduje, że pan jest szczęśliwy? Życie. A zdrowie, na przykład rodzina, no nie wiem. No wszystko. A jest coś, czego pan żałuje w życiu, co by pan zmienił? No, to ja bym żałował, to panie... Nie ma co rozpamiętywać? No, pewnie, że tak. A czego panu mogę życzyć? Nic, zdrowia. Zdrowia najważniejsze, tak? Tak.